Witajcie, kochani. Dzisiaj jesteśmy w innym scenariuszu. Pierwszy raz mnie widzicie tak, ale co tam? Wyrzucamy to, nie? Irys. Przedstawiliśmy wam tutaj taką małą troszeczkę na wesoło. Chcę wam przedstawić naszą zaprzyjaźnioną lekarkę Irys, o której już wspominałam. Ona ma tutaj swój praksis, jest naszą domową lekarką. Dzisiaj Irys Sachs, halo. Halo. Po niemiecku tylko ja będę, jak coś to przetłumaczę. No i właśnie to jest jej hasło, jak wchodzimy do środka, ściągaj to, nie? Jakby ktoś, chodzi o pacjentów, nie? Od razu. I tutaj chodzi o tego, nie? Wiecie, Pinokio. Dobrze, mieliśmy długą rozmowę. Jest bardzo uduchowioną osobą. Dużo rzeczy na rzeczach naturalnych i jest na konferencjach tam właśnie, gdzie jest temat Pinokio, zawsze się spotykają z innymi lekarzami. Dużo wie, ma potężną wiedzę. No, sama od początku po prostu mówi, że Pinokio zostanie Pinokiem i kochani, jakie tu nowości w Hiszpanii, bardzo się dobrze czujemy, tak samo i ona, cieszymy się, że mamy takiego przyjaciela też koło siebie właśnie i bym życzyła, żeby więcej lekarzy było, się rozwijało, otwierało się na to, co na to, że coś nie istnieje, że to zaplanowane było, żeby zrobić z nas niewolników. Dzisiaj żeśmy Irys oczyścili i odzyskała wolność, byliśmy live, bardzo, no, z wysokiej pozycji, wysoko rozwinięta istota jest, bardzo się cieszymy, że to uczyniła. No i także wszystkie informacje, które dostajemy zewsząd, właśnie Irys jest też w tym samym temacie i no jest niezadowolona z tej sytuacji, że ludzie tak wierzą w coś. Na przykład symptomy, mit dem Geschmack, dass die Leute viele wissen, dass man denken nicht mal dran. Żeśmy właśnie rozmawiali, nie zapomnijcie o tym, że stracenie smaku przy ciężkiej grypie, gorączce, nawet wspomniała o tym, bo oni rozmawiają o tym na swoich konferencjach, to jest przyczyna, że każdy jeden człowiek nie ma smaku, jak masz, nawet dostaniesz rosół czy herbatę, to pijesz, bo pijesz w tym stanie. Smaku nie masz, węchu nie masz, bo przy tym jest katar. A wrobili ludzi właśnie w takie symptomy i to jest takie przykre i trzeba się z tego otrząsnąć. Dobrze, też o tych testach właśnie u niej robiliśmy, ale z krwi, wszyscy negatywni i robi Irys testy z krwi, nie z tych łopatek, nie wiadomo co na nich jest. Jakby tak fondem testy, nie fondem blut, na kształt, nie? Mhm. Okay? Möchte ich was sagen von sich selber als Ärztin, ich übersetze? Zu welchem Thema jetzt? No, zum Thema von dem Gesundheit, von dem ganzen der Situation. Jetzt der derzeitigen zu Corona oder so irgendwie? Aber sag Pinocchio. Mówię, że o tym to Pinocchio ma mówić, żeby na Video. Ja, was für mich entscheidend ist letztendlich, dass man weiterlebt, dass man keine Angst hat, denn wir leben ja schon von unserer Geburt an und seit unserer Existenz leben wir mit Viren und Bakterien und unser Immunsystem ist in der Regel sehr, sehr stark und wenn wir gut dafür sorgen, das heißt, wir auch gesund leben, uns mit lebendiger Nahrung speisen, uns bewegen, viel in die Natur gehen und an die Luft, dann können wir unser Immunsystem optimal stärken und müssen uns in der Regel keine Sorgen machen vor einem tödlichen Virus. Übersetze jetzt. Właśnie Irys mówi, że my rodzimy się już w naturze z wirusami, z bakteriami, żeby nie trzeba się bać. My mamy system immunologiczny tak rozwinięty, że on sam zwalcza. Wiadomo, że
jak są tam genetycznie, już tam troszeczkę są komórki zmienione, że każdy odczuwa to inaczej, przechodzi inaczej, ale nie trzeba się bać, że to zabija. Trzeba dużo być na świeżym powietrzu, z naturą, jeść dużo żywych rzeczy, jak to się mówi. Der lebendige Sachen, das sind diese von Obst, Gemüse und genau, sehr, sehr frisches Obst, Gemüse, möglichst aus der Region. Regionalne, wenig verarbeitet. Żeby regionalne jeść, owoce, warzywa, tak, to nie, że żywe, znaczy, że żywe kury łapę, nie, to lebendige Hähne, żeby jakieś ten, właśnie dużo poruszać się i jeść regionalne, und, spożywać regionalne. Und saisonal. Und was? Genau. Und saisonal. Und saisonal. Erdbeeren essen, wenn es Erdbeeren gibt. No i żeby sezonowe owoce i warzywa zjadać, bo te, co nam dostarczają, to wszystko jest przerobione chemicznie, to są zielone, wkładane na skrzynek miesiącami w drodze i to nie dostaniecie z tego nic, nie to, co oczekujecie, tak? Jest bardzo w tym kierunku świadoma i tłumaczy dużo. Mhm. Dafür sorgen, dass einfach die Seele gesund bleibt, dass sie glücklich ist, das heißt, dass man sich viel Gutes tut, das heißt, gute Kontakte pflegt, einfach mit Menschen, die einem gut tun. Dass man Sport treibt, singt, lacht und alles Dinge macht, die einem Freude machen. Właśnie i przede wszystkim dbać, żeby dusza, żeby była radosna i zdrowa, spotykać się z ludźmi tam, gdzie panuje radość, żeby śmiech był zawsze na twarzy, nie zmartwienia, żeby no po prostu dbać o twoją duszę. Właśnie to jest ten rozwój duchowy. I rozmawiać na tematy, które sprawiają też przyjemność, nie siedzieć w tych ciężkich tematach, wysłuchać, ale nie wchodzić, jak mówiłam już tyle razy, wysłuchać, ale nie wchodzić, i tylko żeby dbać o swoją całość. No już mówię, bo już zmęczona, bo z praksy przyjechała i właśnie żeby to robili i żeby nagramy się troszeczkę, żebym chciała wam, moja przyjemność jest bardzo, żeby przedstawić wam, żeby takich ludzi, takie istoty, żebyście mieli właśnie dojście do takich ludzi i tacy ludzie, żeby dla ludzi byli, dla całości. To jest bardzo ważne. Jest naturalną, jest pozytywną lekarką, ciągle uśmiechniętą i taką energię ma, że przekazuje to na jej pacjenci. Na jej pacjentów, tak? Bardzo się cieszymy u nas zagościć. Simona już przygotowała nasze jajka i różne rzeczy, także bardzo fajnie. Okej, kochani, na tym zostawicie zdrowie, ja wam informacje dalej będę przekazywała. Cieszmy się na prezydenta, który jest jeszcze prezydentem i będzie prezydentem i rozejdzie się to wszystko globalnie. Ona też czeka. Nasza Iris na to i wierzy w to, że też wszystko pójdzie dobrze w pozytywnym. Zostańcie zdrowi. Namaste. Namaste i Linke. Namaste, Linke.